Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 i dziś ze mną Adaś. Witam serdecznie. I witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na nowej mapie. Jest to mapa Osina V1. Ja bardzo serdecznie tutaj z tego miejsca dziękuję Ditkowi96, dziękuję StopTeamowi właśnie za podesłanie mapki. No jestem w szoku, powiem wam tylko tyle. Wreszcie mamy nową serię na kanale, w której ja jak Jadaś mam nadzieję, że się odnajdziemy i wam się ona spodoba, bo jak dla mnie lepszej mapy w żadnym farmingu jeszcze nie było, naprawdę. Jak zawsze lubiłem grać na swoich mapach, tak nagle pokochałem grę na tej mapie. Zobaczycie zresztą sami, mamy mega zajebiste maszyny, moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się spodobają. Ogólnie seria oczywiście na dwa kanały, także ja już was na drugi odcinek zapraszam do Adaśka. I w dzisiejszym odcinku oczywiście no wiosna, tak jak u nas prawie, że w polu, tu już troszeczkę taka późniejsza wiosna. Zaczynamy od nawozów, oczywiście dwa ciągniki. Po co nam więcej? Będziemy mieli dwa. Mamy tutaj Case'a, JX'a. Ja muszę pewnie Adaś wziąć i ci ten, nie? Tak. Dobra, to ja potrzebuję od ciebie nawozy. Mamy Case'a, JX'a, 110, tak samo jak mamy tutaj właśnie główny nasz ciągnik, czyli John Deere'ka. Trochę starszy model, już czekajcie, bo nie pamiętam jaki dokładnie. Jest to John Deere A770. Powiem wam, naprawdę mega mi się spodobał. Ja sobie teraz przejdę do Adasia. Bo fajna naprawdę tutaj opcja jest w tym kejsiku. Pozdrawiamy też Katfana właśnie za zajebisty sprzęcior. I no mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Ogólnie miała być z Brączkiem, ale jak wiecie, no ciężko nam się zgrać. Brączek ma szkołę. Z Brączkiem ledwo co nagrywamy od zera, no bo każdy ma jakieś obowiązki. Teraz jeszcze idzie wiosna, zacznie się nagrywanie. Brączek pewnie do Mokrzyna pójdzie do pracy, więc ciężko będzie nam w ogóle cokolwiek porobić. Dlatego też mówię, no seria z Adasiem się przyda, bo mieliśmy już jedną, mieliśmy wziąć na seną, nie wzięliśmy, więc to się Adasiowi należy. Miejmy nadzieję, że jak będzie więcej czasu, to później Boże, oczywiście. Jak ty fajnie siedzisz, kurwa, to ja no wiem, pytań. To też mi się mega podoba. Później wam pokażę, jak to właśnie z drugiej perspektywy wygląda. A, ja muszę pewnie iść, nie? I odblokować tak, worek. Sobie. Jeszcze przydało mi się takim nożem przyjść i tak wiesz. A to właśnie, ja mogę sobie drzwi otworzyć, ty. Jo. Jak już leci, kolejna tona nawozów. Myślę, że jeszcze wrzucisz mi z jedną? Chyba powinieneś. Powinieneś wrzucić mi z jedną i wtedy my sobie pójdziemy oprowadzić was po gospodarstwie. Także mówię, no zada się troszeczkę więcej czasu. Mam nadzieję, że uda nam się tą serię w miarę prowadzić i wam się ona spodoba, bo już od dłuższego czasu szukałem jakiejś mapy, nie było nic, aż wreszcie na live u StopTeamu zobaczyłem tą mapę, no po prostu się zakochałem, powiem wam tylko tyle. Później, gdy ja na nią wszedłem, nie wiem, patrzyłem z 5-6 razy, ją obchodziłem i naprawdę no nie mogłem uwierzyć, że tak mapa może wyglądać. Ja już czekam teraz na Adasia, Adaś kończy i już was oprowadzamy po naszej gospodarce. Dwa ciągniki mamy opryskiwać. Weź, pójdziesz to odblokować? Aha, aha. Tutaj ziemniczek taki uni. Ideał, powiem, że taki ideał. Dawno szukałem takiego siewnika, może podłożone tekstury i w ogóle, tak? Ale mimo wszystko bardzo fajnie wygląda. Chyniek przyszedł, trochę z kotem posiedzieć. Tutaj mamy monosema, siewnik do kukurydzy. Troszeczkę taki większy. Oczywiście dwie przyczepki fortunki. Jedna tandemka, jedna taka zwykła. Myślę, że fajny zestaw. Jest dużo przyczep, już znudziły mi się oryginalne, dlatego też chciałem te. Tutaj możemy iść tą stroną. Beczka. Garant chyba 14 tysięcy litrów. Oczywiście hodowla krówek, będziemy się bawić, mogę wam pokazać jak nasza oborka w środku świetnie wygląda. W ogóle Adaś, kiedy my zaczęliśmy? Ze 4 minuty temu, trzeba pamiętać, tak? No tak, to weź mi obić, żeby tak było z tylko 30 minut odcinka. To muszę skończyć za 5, za 7. Ogólnie tak, mamy paszowozik. Mamy oczywiście rozrzutnik. Mówię, chciałem wyjść jak najbardziej z oryginalnych modów. Zostawiłem tylko zielonkarskie z racji tego, że najlepiej na razie pasują. Nie ma nic fajnego. To oczywiście została nam kosiareczka. Bardzo fajna pronarka. Spodobała mi się strasznie. Myślę, że będzie z John Deere'kiem i z Case'em świetnie pasowała. Jeśli chodzi o kombaj, myślę, że dobry wybór, bo nie chciałem brać Case'a oryginalnego, bo troszeczkę za mały header. Ale nie chciałem też New Hollanda, ponieważ i New Hollanda mamy teraz na serii od zera. I ja New Hollanda mam na odbizona dole
kolekcjonera. Także to jest Class Dominator 88S. Myślę, że dobry wybór. Tutaj dwie kolejne maszyny zielonkarskie. Gdzie jest ten kombajn, bo ja go nie widziałem? Tutaj z tyłu u nas w garażu stoi, na podwórzu. Dobra. I tutaj bardzo fajna sprawa, bo agregat, którego chciałem już kiedyś używać, ale nie było jeszcze okazji. Dlatego myślę, że bardzo fajny agregacik. No i dwa zajebiste pługi. Mimo, że jeden oryginalny, drugi zrobiony na jego podstawie, ale fajnie będzie można zrobić sobie orkę na dwa. No bo 4 skipy 110 koni pociągnie, no i 5 skip 160 koni pociągnie. Także miejmy nadzieję, że seria wam się spodoba. A my co? Ja wam pokażę jeszcze mapę z góry, tylko że największy klimat będzie, gdy naprawdę będziemy poruszać się po tych polach. Mapa ma dwa PGR, jeden PGR, dwa takie gospodarstwa średnie. To co, ja biorę się za nawozy, Adaś bierze się za opryski. Ej, już widzimy, Adaś się ładnie podczepił. Dobra, góra, N i możemy sobie powoli działać. Ja wam powiem jedno, poczekajcie, bo już zapomniałem, jak się obracało. O, super. Powiem wam jedną fajną sprawę, że okazało się, że drzwi będę miał o wiele, wiele szybciej niż się okazuje. Także możemy się cieszyć, bo te odcinki już niebawem będą tak jak mi się to podoba właśnie. Nie wiem, czemu mi się nie zamkła ta klapa. Czekajcie, ja sobie nie pojadę tu ani tu, jedziemy właśnie w tamtą stronę. Tu jest PGR, później wam go kiedyś pokażę, bo jest na nim skup. Jest tam wszystko, jest sklep skup, także no tutaj bardzo ważna rzecz, fajnie zrobiona, tak? No bo jednak na takiej wiosce często PGR-y zajmują się takim czymś na przykład, albo takie większe gospodarstwa. Tutaj mamy drugą bardzo fajną gospodarkę. Ogólnie z Brączkiem myśleliśmy, żeby grać na dwie, później postanowiliśmy grać na jednej, ale mówię, no do końca to wszystko nie wyszło. Dobra, my sobie tutaj wjeżdżamy, no kurwa, klimat jest przejedwabisty, powiem wam tylko tyle, no bo sami zresztą widzicie, jakie ukształtowanie jest tych pól. Dobra, my sobie wjeżdżamy tu, zostaję na szerokich oponach, bo ostatnio popadało, a tak kiedyś widziałem wasze komentarze i pisaliście, że kurczę, na wąskich oponach na wiosnę nie, bo przecież jak wpadnie, nie wyciągnie. No nie dziwię się, bo teraz u nas na przykład, no już ruszyli, ruszają ludzie powoli z nawozami, z opryskami, widzę codziennie jakiś tam ciągnik już jedzie, coś się dzieje, no mnie na przykład jeszcze nie da się tego zrobić, bo jest kurwa za mokro, jest po prostu za mokro w ostatnim czasie. Tak leje, pada. Wczoraj w ogóle najfajniejsza sprawa jest taka, że chyba to już koniec zimy. Mamy wczoraj trzeci, dzisiaj mamy trzeci, Adaś, nie? Tak. Wczoraj był drugi. 2 marca jeszcze nigdy chyba nie było burzy. Jak pierdolło, wczoraj miałem, mało mi słuchawki nie spadły, tak szczerze wam powiem. Od razu nie miałem internetu, wywaliło internet, bałem się, że coś się spaliło, ale na całe szczęście nic się takiego nie wydarzyło. No, mnie też wczoraj nieciekawie było. Ale co zlało, no już tak fajnie przeszło, ale powiem wam jedno, naprawdę zboża przyzimowały, co mnie mega cieszy. I świetnie wyglądają. Powiem wam, że no zawsze narzekamy, że susza i w ogóle teraz jest ten nadmiar wody, ale te zboża jeszcze się trzymają, bo jest ciepło, tak? Ta woda wsiąka dzień w dzień i naprawdę powiem wam, no kurczę, jak tak dalej będzie i nie będzie jakiejś suszy, później nie wiem, jakiejś klęski żywiołowej, to naprawdę ten sezon może być na wielki, wielki plus, co mnie bardzo cieszy. Ja już niebawem będę miał nawozy, będę miał opryski, także będą vlogi, będzie się działo. Będzie zabawa. Będzie zabawa. Także no, mam nadzieję, że na tej serii troszeczkę też fajnie czasu z nami spędzicie. I my też, bo potrzebuję takiej serii, tak? Potrzebuję jeszcze polskiej serii, ale to dopiero mówię. Zrobimy sobie z Brączkiem, jak już zrobię taką naprawdę odpowiednią mapkę, nad którą pracuję i o której wam... Tak obojętnie? Myślę, że tak, wybierz takie dość ładne, które będziemy w jakimś tam stopniu... Mi się ta 14 spodoba. Obrabiaj, no to jak ci się 14 podoba, to... Zobaczcie, mapa tak wygląda, mimo że wygląda to jak wszystko pod linijkę, nie? Ale kurde, ukształtowaniem terenu... Bierę 18 i już się nie zastanawiam. To naprawdę powiem wam, że wygląda przemega zajebiście. To podobają mi się w ogóle te przerywniki, że pola są podzielone, nie jest wszystko tak symetrycznie zrobione. Zobaczcie, co tu jest... To, czego ja nigdy nie lubiłem, że nie lubiłem, że na mapie nie ma drzew. Dlatego jak widzicie u mnie na Bolusiowie zawsze tych drzew jest od cholery, od zarąbania, co wpływa też na płynność tej gry i w ogóle na wszystko. A zobaczcie, tu tych drzew nie ma dużo i tak naprawdę w świecie realnym, jakby nie patrzeć, u mnie na polu są 2 drzewa. Na 9 hektarów są 2 drzewa, które są tylko na miedzach, a tak to nigdzie indziej nie ma właśnie. Nie ma nigdzie rzek i tutaj też jest tak zrobione, są takie zagajniki, że tak powiem. No co mega zajebiście daje nam ten fajny klimat. No tutaj ta kukurydza mi się na przykład też podoba, pokażę wam później jedno bardzo fajne pole z kukurydzą. Tutaj jakiś sadek zrobiony, no mówię, to wszystko oddziałuje na to,
że ta mapa jest naprawdę godna polecenia, jest świetna, bo kiedy wyjdzie, ja wam powiem, mam nadzieję, że w następnym odcinku się dowiem, bo już teraz nie dowiadywałem się jeszcze. Link do Ditka macie w opisie, także możecie tam wbijać. Zapraszam was też do Stop Teamu, tam macie praktycznie chyba codziennie, z tego co widzę, chłopaki starają się robić live'y właśnie na tej mapie, czy na stopkowo. Także ja tam was bardzo serdecznie też zapraszam do pooglądania sobie. Kurwa, tu wszystko ma kolizję. No tutaj właśnie, to też jest plusem i minusem, że tak powiem, bo drzewa, krzaki mają kolizję, tak? Musimy zachować się jak w świecie realnym, słupy, musimy... No wiem, tylko, że te kolizje w niektórych momentach, w dojazdach na polach, tak jak właśnie ze Stop Teamem tutaj gadaliśmy i oglądaliśmy live'a i w ogóle wszystko, niestety, ale sprawiały troszeczkę problem, ponieważ, no nie sami przejechać. Będzie ja może poprawka... Teraz na koło do pola. No, będzie może poprawka, coś tam Stop Team myśli. Także ja ma troszeczkę może więcej czasu, może uda mu się to, to porobić. Czekajcie, ja to teraz bym sobie pojechał w ogóle na jakieś tu inne pole, czekajcie. Nie, co wrócę? Nie wiem, bo ja na przykład nie mogę. Wrócę ty jeszcze raz tędy. Dobra, na spokojnie sobie wracamy. W ogóle mordeczki jeszcze nie dziś, bo dzisiaj tak na szybko nagrywamy, bo znów weekend się szykuje, że nie ponagrywamy dużo. Troszeczkę mam spraw do pozałatwiania. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za tego live'a, za to, że byliście, za to, co udało nam się zrobić. O, Andrzej jedzie. Bo to jest coś pięknego, że razem wszyscy mogliśmy pomóc drugiej osobie. I to jest właśnie coś pięknego, wam powiem, bo złączyliśmy się z dnia na dzień, to był naprawdę taki wielki spontan. I naprawdę ta rodzina się cieszy, że mogliśmy im w taki właśnie to sposób pomóc. Tutaj, o, widzę, Adaś ładnie popryskał. A ty nie musisz wjechać najpierw? Tak, no, właśnie. Bo tu żeś się rozłożył przed krzakiem, weź się ten. Tak, jak wolno. Dobra, ja mi gacze tu gdzieś zapuszczę. Ło, to światła. O Boże. Tu obracanie. Myślę, dobra, że na tyle starczy. O, Adaś wiedzie, rozkłada się, a my lecimy sobie kolejne pole. Czekajcie, gdzieś miałem jeszcze bardzo fajne pole. O, ile pole tu jest, Adaśko. Mi się to podoba, ta 18, co nie? O, mega to wygląda. Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń na tej mapie. Jeszcze gdzieś widziałem mega zajedwabiste pole. Ale to ogarnę sobie już kiedy indziej. Lecimy teraz gdzieś tu na końcówkę, lecimy może na rzepaki. I mówię, wracając do tego live'a, zrobimy sobie jeszcze podsumowanie, zrobimy tych top donatorów naprawdę, bo zasłużyli na pochwały i zasłużyli na jakieś nagrody, bo no pokazali klasę, tak? Te donaty, które jeszcze wpłynęły na koniec, tutaj Niki, no wielkie pozdro stary dla ciebie, to co porobiłeś. Tak, końcówka rozbiła system. No końcówka po prostu rozbiła system, że tak jak właśnie Adaś tutaj powiedział. Bo takie donaty, jakie wpadały, to byliśmy po prostu w szoku. Dobra, my sobie ciśniemy dalej. Także jeszcze mówię, live'a to takie na spokojnie, ja muszę sobie zobaczyć, jak zrobiły tam komentarze, to wszystko. Statystyki wszystkie poczytać dokładnie, ile tej kasy wyszło, ile po odliczeniu by było. No wszystko muszę przestudiować sobie na spokojnie. Ta kasa dopiero przechodzi teraz z konta na konto. Ja myślę, że na dniach, bo jeszcze tutaj odezwało się do mnie kilka osób na Facebooku. Czy mogą przelać kasę bezpośrednio na konto. Także myślę, że jeszcze sobie takie coś ogarnę. Dlatego też jeszcze jak pojadę, to albo pojadę w nas całą sumkę już zawieźć, albo jakoś się dogadam, że na dwa razy pojedziemy to zrobić. Myślę, że jeszcze może jakąś właśnie wtedy, jak już ogarnę następne osoby i będą chciały wpłacać nadal na konto, to może jeszcze po prostu to konto otworzymy i będzie tam można wpłacać, że za jakiś czas pojedziemy drugi raz i jakąś tam kolejną kwotę przekażemy. Także myślę, że na pewno jeszcze jakiegoś vloga dostaniecie z tego, jak będziemy jechać. Coś na pewno sobie, mordeczki, ogarniemy, ale mówię, podobało mi się to, że tak ekipowo mogliśmy to zrobić, że tak się zgraliśmy. Powiem wam, byłem na każdym live'ie tutaj u nas. Troszeczkę no ciężko było, ale dałem radę, wyspałem się, więc no nieczęsto mam takie live'y, gdzie mogę tutaj z ekipą sobie wspólnie pograć, wspólnie się pobawić, a tutaj naprawdę powiem wam, że świetnie spędziliśmy czas, każdy pograł sobie w to, co chciał, każdy porobił w to, co chciał, także to mnie bardzo cieszy i wy, mimo że to był, to też warto powiedzieć, bo mimo że to były zwykłe dnie, nikt nie miał ferii już, większość z was była w szkole, w pracy, to
pokazaliście, że nawet nie ukrywajmy tego, bo u Greena było wszystkich nas chyba najmniej subskrypcji. U Greena o godzinie 10 rano potrafiło być ponad was 100 osób, co mnie i tutaj Greena wszystkich bardzo cieszyło, bo ja mówię, dobra, będzie 20 osób, pogramy sobie mimo wszystko, z tymi osobami pogadamy, ale tutaj naprawdę czat cały czas był, online, ten czat leciał. Także mówię, no ja się mega cieszę, z godziny na godzinę coraz więcej tych osób przybywało. Także mówię, to był normalny dzień i 1500 osób u nas to było naprawdę, naprawdę dużo, bo co też warto dodać? Przez wszystkie live'y, oprócz wieczornego, byliśmy w tak i Green, tak i Jarek, tak i Brączek, tak i Adaś, wszyscy byliśmy na top 1 na polskim YouTubie, jeśli chodzi o live'y. Pod względem live'a, ale z gier dodaj też. Tak, 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 jeśli chodzi, słuchaj, też były jakieś tak piosenki, widziałem. Były takie kanały, które streamują muzykę i w ogóle, i też mimo wszystko byliśmy pierwsi. Tak, ale ja patrzyłem statystyki pod względem gier, nie pod względem innych kategorii, bo tam na pewno byśmy przegrywali też z innymi. Więc dlatego liczę, bo wiesz, my się zajmujemy kategorią gry, my graliśmy w Farminga i w inne gry, dlatego streamowaliśmy tak normalnie do widzów właśnie z jakichś gier. Dlatego patrzyłem pod tym względem statystyka i daje takie coś, że można właśnie pod względem kategorii patrzeć live'ów na YouTubie, kto jest na którym miejscu. I naprawdę to było piękne i dodając tu nawet wtedy, gdy nawet Dawidek streamował przy naprawdę największych szykach Rafon, Meduza, Bogzen, tak, no znaczy nie, oni nie wchodzą w tą rachubę. Nie liczą się do tego? Oni nie streamują z gier, tylko normalnie. Dlatego ich nie liczyłem, ale są takie większe, o wiele szyky i Dawidek był na 6 miejscu o tej naprawdę godzinie, gdzie każdy streamuje, więc naprawdę tam szacun. Byli ludzie, jak z tego co patrzyłem, byli ludzie po 250 tysięcy subskrypcji, no to kurczę, porównując Dawida do 10 tysięcy, naprawdę daliście radę. No ja mówię, każdy z nas, kurwa, tak się cieszył po tym live. My jeszcze siedzieliśmy długo po live, rozmawialiśmy, co się działo. Naprawdę nie mogliśmy w to uwierzyć, co się wydarzyło właśnie, że mamy tak zajebistych widzów, bo o tym warto powiedzieć, bo mamy zajebistych widzów. Patrząc na to wszystko, jak wy zostawiacie łapki, jak wy jesteście aktywni, to my mamy naprawdę zajebistych widzów i to się chwali, naprawdę. Dziękuję wam z całego serca, tak i mogę podziękować za ekipę EGU, tak jak i za nas, za jedną wielką ekipę mogę podziękować, bo tu nie ma co się rozdrabniać teraz. Także, to nie jest, jak my to mówimy, GU, MST, to jesteśmy razem. Jedna wielka ekipa. To są nazwy tylko i nic więcej, tak? No wie, jesteśmy razem. My teraz po tym streamie usiedliśmy, porozmawialiśmy jeszcze trochę i stwierdziliśmy, że chociaż raz do roku, czy dwa razy do roku, będziemy chcieli prowadzić... Będziemy chcieli prowadzić takie live'y właśnie, charytatywne, coś w tym stylu, tak? Będziemy na coś zbierać właśnie, na jakieś chore dzieci, coś w tym stylu, tak? Także miejmy nadzieję, że wszystko nam wypali i będzie nam się udawało takie coś robić. Dobra, Adaśko, powiedz mi, gdzie ty się teraz w położeniu, jakim się znajdujesz? Tam, gdzie 18 byłeś? 18 nadal ciągle, no bo to jest duże pole. Dobra, ja jadę do ciebie, zostawiam ci Don Dirka i biorę sobie teraz Kejsika i troszeczkę sobie jeszcze porobimy opryski. Ja teraz zaraz skoczę jeszcze, jak zostawię ci Don Dirka. Skoczę zobaczyć. Kurde, jak to wygląda świetnie. A jo, faktycznie, no kawałek dużego pola jest. Ale fajnie, bardzo, bardzo fajnie i jest zrobione to pole. Nie oszukujmy się, ale no klimat na jednym polu jest taki, że... Dobra, ja wyskoczę mordy na szybkości, sprawdzę jeszcze jakieś pole, które bym chciał opryskać. Tu chyba ta część... Jak mi przykro, kolego. Co? Koniec oprysku? Tak. No to fajnie, to ja sobie akurat pojadę się ten, napełnić. Czekajcie. Ale trochę tak chujowo, nie zobaczyłem. Nie, czekajcie, jest jedno pole jeszcze rzepaku. Tak, to jest tamto pole. Dojazd jest... Kurde, jak tu jest dojazd? A pierdola, ale... Do dupy nie spojrzałem teraz, nie mam Czekajcie, ja jestem w szoku, nie? Jak tu dojechać? Patrzcie to pole, nie? Na przykład mi to pole się mega spodobało. Jest pole podzielone na trzy części, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Kurde, tutaj wiadomo, powiem wam, że na tym PGS-ze my też myśleliśmy na taki sposób, że ja pierwsze, jak chciałem nagrywać tą serię, jedzie, ale na razie w sumie farmy, nie? Ja na razie chcę to jakoś... Jak na początku chciałem nagrywać tą serię, mówię, zrobimy to tak jak od zera, zrobimy to w trójkę.
Każdy będzie miał swoje gospodarstwo. Jeden będzie miał PGR, jeden i dwóch nas będzie miało takie zwykłe gospodarstwa i my całą mapę zajmiemy, ale później mówię, kurwa, hola hola, to nie ma sensu, bo my ledwo wyrabiamy się z od zera i my nie damy rady, bo no mówię, no tu jest szkoła, tu jest praca, tu każdy ma jakieś obowiązki, coś wyskoczy, my nie damy po prostu rady i mówię, tutaj musimy się jakoś dzielić troszeczkę, raz serię z tym, bo inaczej naprawdę, ale nie, nie damy kurcze, kurcze rady. I myślę, że jeszcze w miarę nam się tutaj udało jakoś to wszystko rozwiązać. Dobra, ja mam pole do oprysku, ale najpierw jeszcze na pewno... O, Boże, laga, ale lag. No, też dostałem laga. Coś mogło... Ale jeżeli mieliśmy obydwoje, to coś serwerowego raczej. Aha, ty jeszcze nie jesteś na gospodarstwie. Nie, nie, musiałem to jakoś cofnąć. Dobra. Dobra, teraz jadę. Ty się napełniałeś tutaj w tym? We wiacie, czy nie? No tak, to ten, no wjechałem tyłem do wiaty i... Ale tu jest tutaj po tej lewej stronie, czy przy nawozach, jak to było? Dobra, przyjedziesz, to zobaczę. Daleko no ty jesteś? Wiesz co, ja już jestem, że tak powiem... Ja cię nie widzę, Andrzej. Na 11, na łuku. Czekaj. Ja już chwilę, tam pół minutki będę. Aha, kurde, od której strony jedziesz, Andrzej? A tu jesteś, jedziesz, czoło. Dobra, widzę. Także mówię, no jeszcze tego live'a sobie na spokojnie... Obgadamy. No tam po robocie tyskie się należy. Tutaj Andrzej, nasz sąsiad, nie widziałeś jak tu se popijają? Nie. Żona stary w robocie, a on se popija tutaj ładnie na ławę. Po robocie, tak? Chyniek właśnie tu. Pszce, tu Mieszko tu. Chyniek Mieszko tu, ty w tym dumu. Ja wam pokażę jakie on ma gospodarstwo. Jedźcie tutaj napełni, ten pierwszy zbiornik mi został, to tu się też napełni. No, Krajzegę Motu wózmo kunny swój, kunia miał kiedyś, ale się powiesił, bo jak 10 hektarów dokupił. Bolek klikłem niechcący ten przejście. To niezłe przejście, że zamykanie? Nie, no... Aha, dobra, kminie wiesz to. Wiesz zmianę tego... Ale ładny ten opryskiwacz, powiem wam naprawdę, jeszcze teksturki mu przerobiłem i jeszcze lepiej wygląda niż ten mój na tej naszej serii od Bizona do Lexiona. Tam też już niebawem wróci i muszę ogarnąć sobie większy troszeczkę pomysł, ale za jednym razem będziecie mieli o wiele więcej zmian. Napełniasz sobie? Weź już napełni. Ja się tu ładnie tak pochodzę. Kurczę, czyli niebawem czekają nas tu żniwa. Żniwa będą fajne. Myślę, że kurczę, jednak ten kombajn jest mały, ale większego kombajnu no tak jakoś nie mogłem ogarnąć. Nie ma jeszcze, tak szczerze, nie ma wyboru. Nie ma na przykład jeszcze kombajnu do czwara, gdzie zawsze był jakiś tam wybór. Był ten średni kombajn, nie ukrywajmy, chociaż jeden, dwa były. Brakuje jeszcze... A, ty z tego żeś napełniał. Aha, to z tego to ciągle, myślałem, że z tego z tyłu ciągnie. Aha, a tutaj, fajnie. Tam byś musiał wjechać, wiesz? Aha, to nie chodź, ta wrota. Tu ci otworzę wrota. Dobra. Nie, no bo wiesz co, bo myślałem, że ta beczka tutaj za morem stoi, co nie? I że ona daje. Ale nie, to chyba ona, tu weź to tu podcofnij do mnie. A jak cofnę się do tyłu bardziej, coś złapie? Nie, nie do żady raczej. A nie, tu nic nie złapie, tak? Dobra, czekaj, ja se wejdę i ten. A ty lej Jundira, żeby nie zakosili. O Boże, no dobra, to się baw. Dobra. Wydostanę się stąd tutaj? Tak, wydostanę się na luzie. O, widzisz, wypuściłem cię. Dobra. Dzięki. Dzięki. Dobra. Także myślę, że z czasem wróci, bo powiem wam, no ostatnio trochę mała załamka, tak kurde, najgorsze jest to, że wiecie, mój kanał głównie farming, tak? Najgorsze jest to, że miałem za mało. Dobra, sobie poleżyłeś, że mnie jechał to samo. Ja tam miałem takie jedno rzepaku, ten. To ja teraz, które wziąłem, to stary ci chyba nie powiem, ale... Kurwa, ciężko. Ja tu będę miał chyba 10, coś w tym stylu, nie wiem. A, 5 mam, wiesz? No dobra. Tutaj jakieś pole ładne. Kurde, też czekajcie, można nawet wjeżdżać. Powiedzcie, że się napełni. Mówisz, że nie? On jest napełniony, no na parę pól. Chyba jo, dobra, nie będziemy się teraz bawić zbyt długo. Jednak musimy swoje poprzywozić, bo wiecie, już tu teraz nie... Ale fajnie, kurwa, ten jakie porobił tutaj kręciołki, jeban. No tam, żebym wtedy ten... polu. Dobra, jedziemy sobie, ale to ładnie wygląda. Nie no, case jest zajebisty, dźwięki... Naprawdę, no. Brakowało takich maszyn, powiem wam... Kocham tego John Deere'a za to, że jest zrobiony w jednych barwach. Dlatego go wziąłem, bo... Jest dużo John Deere'ów, które nie wiem... Maskę mam czy jakiś inny odcień, tutaj inny. Nie wygląda to już tak świetnie. A ten John Deere, naprawdę powiem wam, jestem w szoku.
Wygląda świetnie. Jeszcze taki starszy, ty mówię, akurat fajnie, bo nie będziemy mieli dwóch nowych silników. Będzie taki starszy ten Direct, będzie fajnie wyglądał. Ogólnie miał zamiast tego case'a powędrować New Holland, ten oryginalny. Ja mówię, kurde, mamy takiego świetnego case'a, czemu nie? Miało być trzy ciągniki, miał być jeszcze mały Zetor. Tylko mówię, gdzie my tego Zetora wykorzystamy? W opryskach po co? To może zrobić właśnie dla nas. Ojej, tu jest rów. Jak ty przez rów przejechałeś tam, jo. Gdzie? Tutaj. Z opryskiwaczem, bo tu widzę wyjazdy, a tu przez rów było. Na tym polu, co nie dokończyłeś. O kurwa. Co? Nie mogę tego opryskać, bo są za duże lagi. Jo, takie lagi dostajesz? Znaczy teksturowe. Czy ja jadę płynnie, ale ja nic nie widzę, wiesz, w którym miejscu w ogóle prysk tego. Znaczy wiesz, ona duża jest, nie? To stara się... Nie wiem. No dobra, tutaj czaję. Dobrze wjechałem, spoko. Dobra. Możemy sobie śmigać. Ile śmigałeś nawozami? Z opryskiem? Nie wiem, nie za dużo, no. O, myślę, że taka nawet nie patrzyłem, będzie, powiem ci szczerze, będzie wiesz, odpowiednia. Bardzo mi się wygodnie jechało, więc... Jeśli chodzi o Zera, raczej w weekend nie uda nam się tego nagrać, ponieważ, no mówię, ja w weekend mam trochę jeszcze spraw do pozałatwiania i pewnie nie damy rady. No tutaj ważne, że udało się wczoraj właśnie Brączkowi z Adasiem nagrać, bo u mnie, mówię, wywaliło ten internet. W najgorszym chyba momencie, bo pół godziny czekaliśmy, już Brączek miał przyjąć, wyjdziemy nagrywać. No i niestety, ale ta burza przyszła, waliła tego neta, później do Adasia ta burza przyszła, bo też w ogóle ten odcinek miał być dla was już wczoraj. Do Adasia ta burza doszła godzinę, półtorej później, gdzie no po wyrenderowaniu, ty już rzucałeś, tak? Czy nie wyrenderowało Tak, tak, no 10 minut zacząłem już rzucać, co nie? No. I wiesz co, odeszłem sobie do kuchni, poszedłem i wiesz, zrobiłem sobie jedzenie, mówię, wrócę, oglądam coś na telewizorze, na co innego mogę robić, co nie? I włączyłem TV i pyk, dziękuję, co nie? No i tyle. Mówię, aha, fajnie. Myślałem, że wiesz, że to chwilowo, bo słyszałem przecież, co się działo na podwórku, wichura waliło mi w okna, nie wiadomo czym nawet, co nie? Deszcz, to ulewa też, co nie? Ale czy typowej burzy nie było takiej, co nie, że nie, to znaczy było 3-4 razy, zagrzmiało, błysło się i to tyle. Nie, no właśnie, u mnie tam może gdzieś daleko. No, no to widzisz, tam, a wiesz, u mnie to wtedy raz jak rąb było, to mówię, ja byłem w szoku, nie? Bo to tak blisko, jebło, że, coś, nie było, że internet w momencie, właśnie bałem się o to, że spalił się modem, router, coś w tym stylu. To, ale mówię, były trzy burze, bo najpierw za 2-3 razy zagrzmiało, błysło się, ale mówię, ta środkowa była najgorsza, wtedy co mi ten internet waliło, pierdawał konkretnie. I wyłączyłem, poleżałem trochę, akurat sobie chwilę odpocząłem, bo poprzedni dzień siedziałem do trzeciej, wczoraj, siedziałem do 4:50, ludzie. Ogarniłem wszystko, wrzuciłem dla Adasia mapę, bo troszeczkę ją przerobiłem, dodałem sobie właśnie te silosy na podwórku. A ja już byłem po prostu tak zamyślony, że tak powiem, nagrywaniem, że wstałem sobie o 7:00 dzisiaj. To te mody Adasiowi wrzuciłem wszystkie, sobie ja poszedłem właśnie o 4:00. Prawie piąta była, zanim się położyłem, no, zanim zabrałem łóżko, to była piąta, bo jeszcze Adasiowi napisałem, że idę spać. I to mówię, było na tyle. A ja się budzę 2 godziny później. No, a ja 9:30 budzik. Mówię, dobra, czas wstawać, trzeba ponagrywać dla was, bo też zaraz kończę, pomalowałem ścianę, się przywieszam telewizor, montuję antenę całą. Właśnie dzisiaj też telefon dobry dostałem, drzwi będą o ponad tydzień. Dwa tygodnie wcześniej, także 14 już mam umówione, że są drzwi. Dzisiaj ogólnie już przyszła framuga i wszystko, ale nie będę je wstawiał, no bo to mówię, to trzeba wszystko ustawić, jak będą drzwi, trzeba opiankować i w ogóle. Dlatego to jest podstawa. Musisz dobrze przymierzyć drzwi, bo potem ci będą szpary i cały misterny plan pizdu. Teraz już będzie, mam nadzieję, że wszystko ok. I jeszcze mówię, trzeba wywiercić tą dziurę w biurku, żeby przełożyć te kable, żeby zrobić to wszystko. A my będziemy kończyć sobie ten pierwszy odcinek. Ja was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na kolejny już do Adasia. Mam nadzieję, że wam się spodobało bało i zostawicie fajną liczbę łapek w górę, bo ta seria zasługuje na to. Ja mówię, zapraszam jeszcze raz do Ditka, bo naprawdę odjebał kawał zajebistej roboty i oby więcej takich łap, także stary, wielka łapka w górę dla ciebie. I co, mordeczki? Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Piękna mapa. Piękne będą wyświetlenia. Dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się. Cześć. Hello.